Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, naprawdę bardzo dobry. Cieszę się, że możemy się spotkać dzisiaj przy historii, na którą od dawna czekam, żeby się z Państwem nią podzielić i nad nią zastanowić. Ona będzie w pewnym sensie osią, też do kontynuacji. Ostatniego odcinka, nawet może kilku ostatnich odcinków, bo pojawi się nam w tej opowieści również Diana Pasulka. Pojawi się tajemniczy Taylor Dee, czyli naukowiec, inżynier NASA, który wprowadził Dianę Pasulkę w tajemniczy świat UFO, a wszyscy oni będą w pewnym sensie orbitować wokół centrum, wokół opowieści, która jest teraz. Mam nadzieję, że. Na bieżąco, to nie jest opowieść z przeszłości, z XX wieku, tylko ona się rozwija teraz. Więc dwa odcinki, które mam przewidziane na, na zastanowienie się właśnie nad tym przypadkiem, one nam niczego nie wyczerpią. To będzie wprowadzenie do historii, która może się potoczyć w sposób bardzo, bardzo różny. A chodzi o historię Chrisa Bledsoe i w zasadzie całej rodziny Bledsoe. Z północnej Karoliny, z miasteczka, które się nazywa Fayetteville. I chciałbym pierwszy odcinek poświęcić y, takiemu wewnętrznemu światu Chrisa. Y, historii jego spotkań, jego przemyśleń, jakby jego drogi życiowej, y, tego, co go spotkało i tego, w jaki sposób do tego podszedł i jak to potraktował. Niektóre z elementów jego historii będą bardzo kontrowersyjne. A inne będą bardzo zbijające stropu, to od razu mówię, że nie jeden raz tutaj będziemy się zastanawiać. What the hell? A drugi odcinek chciałbym poświęcić bardziej temu, co na temat tego, co spotkało Chrisa. twierdzą, opowiadają, jak do tego podchodzą liczni prominenci UFO świata, którzy w tym momencie, których opinia w tym momencie na, na 2024 jest bardzo znacząca. Dużo bardziej niż na przykład Lou Elizondo, czy Chris'a czy Melona, czy w ogóle osób związanych z tak zwanym odtajnieniem. Wydaje mi się, że wokół tego przypadku skupia się uwaga osób bardziej znanych, bardziej prześwietlonych, a niektórych bardzo tajemniczych. Jednakże jeżeli ktoś z nich coś powie, ktoś z nich coś zdradzi, tak właśnie jak Diana Pasulka, to jest to traktowane jako wręcz przebłysk tej tajemnej wiedzy, do której oni może nie mają w pełni dostępu, ale przynajmniej gdzieś się do niej, do niej zbliżają. I teraz <laughs> pytanie: jak w samym środku tego wszystkiego znalazł się? Ten sympatyczny, starszy facet. I mówię to zupełnie bez przekąsu czy ironii, bo tutaj w, będą linki w opisie do tego programu, do wywiadu z nim. Jest naprawdę wydaje się być najsympatyczniejszym gościem, jakiego można upatrywać na tej staruszce ziemi naszej, amerykańskiej. Jak to się stało? że właśnie ten starszy pan jest źródłem jakimś takim. Nie wiem, wirem, wokół którego tyle, tyle rzeczy się dzieje, i pod względem zdarzeń nadzwyczajnych, i pod względem jakby całkiem naszego ziemskiego, takiego miszmaszu osób, pomysłów, pragnień, dążeń, polityk, egzopolityk, praktycznie wszystkiego. No, wypada zacząć od samego początku. Życie Krisa jest wypełnione, Młodość Chrisa jest wypełniona tragediami, pomiędzy którymi dzieje się taka typowa egzystencja niewielkiego amerykańskiego miasteczka. Od samego dzieciństwa jest on na przykład przeszkalany do bycia myśliwym, tak jak bardzo wielu Amerykanów w takich stanach. On żyje w małej miejscowości, właśnie wśród przyrody, wśród lasów. I od samego początku, od jego dzieciństwa, w tej przyrodzie spotyka tajemnicze istoty, na przykład, które prezentują mu się jako wielkie sowy. One czasami pojawiają się i zaskakują go na przednówku tragedii, które go spotykają. Na przykład w wieku 10 lat zostaje bardzo ciężko postrzelony, właśnie na polowaniu, ociera się o śmierć. Również prawie ginie spalony. Podczas gdy podpala się czymś w domu, również jako bardzo, bardzo młoda osoba. Również bardzo na jego życiu wielkim obciążeniem kładzie się choroba. Choroba krona, która u niego się objawia no, straszliwymi problemami z trawieniem żywności. On mówi, że w tamtych latach, właśnie jako młodsza osoba, czy w średnim wieku. No, nie mógł praktycznie wyruszyć poza swój dom dlatego że był przywiązany do łazienki po prostu w której musiał być 20 20 parę razy na dzień tutaj również jednym z takich ważnych momentów dla mnie jego drogi życiowej jest tragiczna śmierć jego pierwszej żony za którą on obwinia się jakby bierze winę ponieważ Opisuje właśnie to w swojej książce, która tutaj nam oczywiście towarzyszy: UFO of God, czyli boskie UFO, UFO Boga różnie można by to przetłumaczyć. On opisuje taki przypadek: z żoną się zeszli tuż po szkole średniej, tak jak się czasami bywało właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych i Chris musiał wyjechać w interesach i wrócił do tego miasteczka, do tego Fayetteville, nie zastawszy żony w domu, pojechał na lokalną atrakcję, to była jakaś taka potańcówka, coś w rodzaju takiego festynu i zastał ją tam rozmawiającą z jednym z mężczyzn nich znajomych i przejął się zazdrością. Stwierdził, że ona flirtuje z nim. Poczuł się z tym źle, niekomfortowo. I zakręcił kierownicą, i z piskiem opon odjechał stamtąd. Ale przejechawszy jakiś odcinek, troszeczkę się oddymił, uspokoił i stwierdził, że no prawdopodobnie nadinterpretuje to, co zobaczył, więc wraca. I tutaj musiał przemierzyć ten sam odcinek, na drodze którego był ostry zakręt, znany w całej okolicy i ku jego zgrozie przy tym zakręcie zastał wypadek samochodowy i ofiarę tego wypadku, którym okazała się właśnie jego żona, która po prostu dokładnie jakby zmarła mu na rękach. Na szczęście znalazł inną miłość i założyli razem rodzinę, rodzinę, która, wokół której zaczęły się dziać te wszystkie dziwy, o których dzisiaj będziemy opowiadać. I won ale dalej to życie było dla niego bardzo trudne, bo przez pewien czas był związany z dobrze prosperującym biznesem i wiodło się im bogato. To był biznes związany z nieruchomościami, ale dwa czynniki i recesja w Stanach i postępująca jego choroba zaczęły coraz bardziej utrudniać mu pracę zawodową i po prostu możliwość utrzymania rodziny. I sprowadziły go do strasznej rozpaczy. Nie widział wyjścia z zakrętu życiowego, na którym się znalazł. Nie wiedział, co z tym wszystkim począć, a miał czwórkę dzieci, i czuł, że po prostu je zawodzi. Czuł, że nie będzie w stanie zadbać o swoją rodzinę, i czuł, że ich przyszłość jest po prostu najgorsza z możliwych i w takich okolicznościach właśnie rozpoczyna się jego kontakt z czymś nadzwyczajnym ponieważ kończą zlecenie z rodziną i współpracownikami to było jakby jedno z takich rzadkich zleceń które się podówczas pojawiały na rynku związanych z jakimś właśnie domem i wracają do Will i jego syn podówczas nastolatek Chris Junior Junior Chce świętować to wyprawą na ryby, wyprawą nad okoliczną rzekę Cape Fear River i Chris jest załamany, jest wewnętrznie, jest rozbity, jest na dnie i wcale mu się nie uśmiecha wyprawa na ryby i jakikolwiek relaks, jakikolwiek odpoczynek, no ale Chris go prosi. A ponadto wraca również z trzema współpracownikami, którzy z nim zrealizowali to zlecenie. No i uważa, że jest to w porządku, żeby również z nimi po prostu jakoś uczcić, powiedzmy, koniec tej pracy. Tak więc wsiadają oni w wielki amerykański samochód i jadą w pewne konkretne miejsce nad tą rzekę, nad rzekę Cape Fear River i rozpoczynają wędkowanie. Ale Chris czuje się Fatalnie. Pyta swoich współuczestników tej wyprawy, czy chcą wracać do domu. Oni mówią, nie skąd, dopiero co zaczęliśmy tutaj spędzać czas. Chcemy tutaj zostać i wędkować nocą. Więc rozpalają ognisko, żeby, żeby tam właśnie widzieć, coś w rodzaju takiego prowizorycznego obozu. No i zaczynają wędkować, a Chris oddala się między drzewa, które porastają ten, ten, ten brzeg, to wybrzeże. Może to nie jest odpowiednie słowo, tam okolice, właśnie rzeki, i wewnętrznie zaczyna wzywać, tak opowiada, kogokolwiek, kto mógłby go usłyszeć, aby mu pomógł, aby przybył go wyratować, bo on nie wie, co ma dalej ze sobą zrobić. Nie widzi przed sobą już żadnej ścieżki. I ktoś się zjawia. Za okolicznym wzgórzem dostrzega blask, światło. I jego pierwsze skojarzenie jest ze wschodem słońca. No ale to jest wieczór, więc co się dzieje? Kiedy troszeczkę wchodzi wyżej, poszerza się jego pole widzenia i dostrzega dwie kule światła, albo kule ognia, pomarańczowe o szerokości. Około 10 metrów, czyli olbrzymie, które unoszą się nad okolicą. Chris jest też pilotem, latał na małych samolotach prywatnych, więc zna się na awiacji i wie, że nie jest to żadne urządzenie amerykańskie, czy jakiekolwiek urządzenie, którym przemieszczają się ludzie w powietrzu. Nie wie, co to jest. Widzi te tajemnicze, świecące obiekty. Niedługo pomiędzy nie zlatuje również trzecia. Wtedy Chris stwierdza, że dość tego dobrego i zamierza zdobyć świadków, po prostu, czyli przyprowadzić tutaj osoby, które pozostawił nad rzeką, i zaczyna się odwracać, żeby wrócić do nich. Ale rzuca jeszcze ostatnie spojrzenie na te trzy pomarańczowe świecące kule, i wtedy urywa mu się film. A kiedy ten film wraca, kiedy przywraca jego świadomość, Biegnie do obozu i widzi tam swoich towarzyszy, którzy już nie łowią, tylko stoją wokół ogniska i prowadzą jakąś cichą rozmowę. I mówi do nich: Słuchajcie, nie uwierzycie, co mi się przydarzyło. Nie uwierzycie, co się dzieje. A oni mówią: Chris, gdzie ty byłeś? Mówi, Jak to? Nie, nie było mnie 20 minut. I oni mówią: Nie, stary, nie było cię całą noc. Ja w tym momencie stwierdza rzecz, która go. Wali obuchem w głowę: Gdzie jest mój syn? Nigdzie go nie ma. Pędzi w las, woła go, słyszy, że on woła również jego. I w końcu wpadają na siebie w tym lesie. I Chris mówi: Chris Junior, do Chrisa Seniora, do ojca: Tato, dlaczego mnie zostawiłeś? Szukałem Cię całą noc. I jak później opowie, właśnie syn. On po pewnym czasie, kiedy jego ojciec nie wracał, no to było na pewno znacznie dłużej niż 20 minut, udał się również w kierunku tam, gdzie unosiły się te pomarańczowe kule. I doznał własnego doświadczenia, które się różniło od przeżycia ojca. Otóż właśnie te kule miały zbliżyć się do niego i wprowadzić go w stan paraliżu. On się miał ukryć w krzewach, żeby je obserwować. Ale później nie mógł się ruszyć i mógł tylko obserwować istoty, które pojawiły się w pobliżu tych kul i krążyły w okolicy, w roślinności. I nie mógł nic zrobić, był przerażony, to była dla niego niesamowita trauma. A jako, że to zdarzenie się na, na, nie skończyło, najwyraźniej dopiero się rozpędzało. Nad głowami, wśród gwiazd, zobaczyli jakby wirujące światełka, które Chris Bleco przyrównał do jakby zbiorowiska świecących Wenus, które układały się w jakieś okręgi. Oni stwierdzili, że uciekają i wsiedli do tego wielkiego pojazdu swojego. Chris prowadził, docisnął gaz do dechy, ale na ich drodze pojawiły się te właśnie ogromne. Koliste światła. Jedna wylądowała im prosto na drodze. I oni myśleli, byli w panice. To było szaleństwo. Oni nie wiedzieli, czy nie zginą po prostu, czy to coś nie wystrzeli w nich promienia, które ich zgładzi. I w zasadzie na to się przygotowywali. a gdzieś w okolicy padły strzały z broni palnej, pięć strzałów. I wtedy ta kula, która blokowała im przejazd, wzniosła się. Tam w ogóle jeszcze kształty, które pojawiały się pomiędzy tymi kulami, były różne, różniste, ale ten, ten właśnie, te, te pomarańczowe giganty są najbardziej charakterystyczne dla, dla tej nocy. To był 8 stycznia 2007 roku, więc oni pędzą, i w w tym samochodzie jest wariactwo. Wszyscy krzyczą, gadają jeden przez drugiego. Są przerażeni, nie wiedzą, co się dzieje. Ale Chris zatrzymuje się. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Zatrzymuje się na zakręcie. Tym zakręcie, gdzie zginęła jego żona. Bo nad tym zakrętem właśnie unosi się jedna z tych kul. I Chris w tym momencie już się nie boi. Nie, nie sądzi, że zostanie uprowadzony czy zaatakowany. On Doznaje wrażenia ulgi i wybaczenia. Nie rozumie tego, ale w tym momencie, coś związanego z tą kulą światła, którą Diana Pasulka zaklasyfikowałaby po prostu jako anioła, do czego dojdziemy później, sprawia, że on przestaje się winić i wypełnia go spokój. Coś zupełnie odmiennego od tego, co wypełnia jego towarzyszy w samochodzie, więc gnają tym samochodem dalej. Chcą pobudzić ludzi w okolicy, pobudzić ich w takich kamperach, w których oni tam gdzieś śpią, jakichś sąsiadów. Kłócą się o to, kto pojedzie pierwszy do, do rodziny, kto, kto pojedzie pierwszy do swojego domu, bo myślą, że jedyne co mogą zrobić, to po prostu pożegnać się z bliskimi, bo to jest koniec. To jest po prostu. Koniec świata. I rozwożą tych współpracowników. W końcu Chris i Junior wracają do swojego domu. Nie ma pozostałych dzieci, i jest poza miastem, więc oni wpadają do tego domu, zapalają wszystkie światła, zapalają wszystkie telewizory, żeby dowiedzieć się, jaka jest sytuacja. Dlatego, że są przekonani, że rozpoczęła się inwazja na Planetę Ziemia przez kosmitów. Ale w telewizji jest po prostu normalny program. No ale noc jest daleka od końca, bo. Zaczynają szczekać psy. Na drugiej posesji, sąsiadującej z Chrisem i mieszka mieszkają jego rodzice. I ojciec Chrisa ma wiele, wiele psów. Nie wiem, tam ma 50 czy ileś, to jest jakby taka wielka no, sfora tam, masa bud. I te psy są zaniepokojone, bo coś się dzieje w okolicach składziku. Chris to rozpoznaje, że one jakby tam wskazują, tam, tam kierują swoje ujadanie. I on zamierza to sprawdzić po prostu. Zamierza zobaczyć, co się dzieje. I nie łączy tego z kosmitami czy z atakiem na świat. Myśli, że tam może być po prostu jakiś niegodziwiec, który może, nie wiem, chcieć ukraść coś albo coś w tym stylu. Więc on bierze broń. Tak jak wspominałem, jest człowiekiem od maleńkości obytym z bronią i idzie go po prostu postraszyć. Idą razem z Chrisem Juniorem, biorą psa, który ma właśnie ich poprowadzić, ma postraszyć tego intruza i chcą jakby go skrzydlić, biegną, pędzą w jego kierunku. Chris Junior gubi się w tym całym zamieszaniu, okazuje się, że właśnie Chris Bledsoe zostaje sam, wbiega do lasu, tam go, tam go kieruje właśnie zmysły tego psa tropiącego i mm, Okazuje się, że nie czeka na niego żaden rabuś ani zbójnik tam amerykański, tylko okazuje się, że czeka na niego jedna z tych istot. Chociaż wydaje mi się, że tych istot było więcej. Wydaje mi się, że było ich trzy, ale jedna jest jakby naczelna. One nie są podobne do szarych kosmitów, chociaż może w pewnym sensie w zarysie mają poważne głowy i niewielkie ciała. Wysokości są mniej więcej 1 metra, więc są to niewielkie, eteryczne istoty. Również są w pewnym sensie świetliste. Wydaje się, że ich skóra, czy ich materiał, z którego są wykonane, wydziela z siebie blask porównywalny do światła księżyca. Co jest bardzo charakterystyczne, mają emblemat półprzezroczystego trójkąta na piersi i mają wielkie czerwone oczy, które Chris zawsze opisuje jako mechaniczne, nieżywe. I Wtedy dzieje się coś rozczulającego. Chris trzyma w rękach tą broń i, ale wie, że z tego typu przeciwnikiem nie ma szans, więc mówi: „Przepraszam, że uciekałem”. Poddaje się, a jedna z tych istot, ten przywódca czy prowodyr, czy osoba, która jest wyznaczona do, do kontaktu, osoba, no, istota, mówi, nie jesteśmy tutaj, żeby ci zaszkodzić. Jesteśmy tutaj, żeby ci pomóc. I tak rozpoczyna się życie z fenomenem, życie ze zjawiskiem Krisa, które jest no Niecodzienne, nie tylko na tle naszych codziennych tutaj egzystencji na, na Planecie Ziemia, tylko na tle wszystkich doświadczonych. Ale zanim jakby dojdziemy do tego, warto tutaj też zaakcentować, że to jest taki cykl paru dni. Ten, ten 7, 8 stycznia 2007 roku, on rozpoczyna parę wieczorów, kiedy Coś się dzieje. Tego samego wieczoru, jeszcze po powrocie do domu, on przez okno widzi inną istotę, która wzbudza w nim ogromny strach. Ona ma, jest bardzo wysoka, ma dwa metry. ma Dziwne oczy bardziej przypomina szarego, więc razem z Chrisem Juniorem <laughs> czmychają i spędzają noc w samochodzie, gdzieś w polu. Po prostu. A dwa dni później yy, w okolicy pojawia się po raz kolejny kula. Yy, kula świetlista, yy, pomarańczowa, ogromna. I po raz kolejny Chris wychodzi jej na, naprzeciw, po raz kolejny bierze broń palną, i po raz drugi spotyka te małe świecące istotki, które wzbudzają w nim ogromną niechęć do tego przedmiotu, tego urządzenia, które ściska kurczowo do broni palnej. Za to zastępują jego zaufanie do broni. Wielką niechęcią do krzywdzenia jakichkolwiek żywych istot, zwierząt. On staje się przeciwnikiem polowania, przeciwnikiem jakiegokolwiek krzywdzenia jakichkolwiek żywych istot. Zaczyna go przepełniać tak, takie poczucie, że całe życie jest całością. I to jest początek. To jest taki moment, prolog do historii, która trwa i rozwija się po dziś dzień. Ale początek jest bardzo, bardzo trudny. Chris i jego rodzina nazywają to Pięcioma Latami Ciemności do 2012, podczas gdy są poddani wyśmiewaniu, represjom społecznym. Oni starają się ustalić, co się stało, szukają jakichś świadków. To jest mała społeczność, więc wszyscy się dowiadują od razu, że rodzina Bledsoe widziała diabły. Zostają oskarżeni o to, że mają kontakt po prostu z siłami nieczystymi. Kapłan przychodzi, oblewa ich dom wodą święconą, dzieci są wyśmiewane, prześladowane w szkole. Chris Junior jest poddany ogromnemu stresowi, jest straumatyzowany, ucieka z domu nie, nie jeden raz. I dopiero w momencie, kiedy oni dochrapują się internetu, to Chris dowiaduje się, że są organizacje, które pomagają osobom, które widziały UFO, miały styczność z UFO, i natyka się na największą amerykańską organizację ufologiczną, prywatną, czyli Mufon Mutual UFO Network. Wysyła do nich maila, w którym opisuje swoje zdarzenie, dlatego że nic no już nie może wytrzymać, po prostu. Te kule pojawiają się w ich okolicy cały czas. Chris wychodzi w nocy i widzi, jak kule światła unoszą się w okolicy jego posesji nad jego posesją. Jeżeli kogoś zawoła, chce komuś to pokazać, na przykład nie wiem, ma matce ojcu, oni mieszkają obok, one znikają momentalnie. Jak ci rodzice postukają się w głowę i są drzwi, wracają. I mm, wysyła maila do Mufonu i odzew przekracza jego oczekiwania. Otóż. Organizacja deklaruje, że chce zrobić z nim film. Odcinek serialu w koprodukcji z Telewizją Discovery. Chris się waha, nie wie jak to się potoczy. Nie wie czy to będzie z korzyścią dla jego rodziny, czy w ten sposób zyskałem pewną wiarygodność, czy wręcz odwrotnie. No i efekt jest fatalny, dlatego że po pierwsze samo nagranie tego odcinka jest upokarzające. On jest w dzień, kiedy ma przyjechać ekipa telewizyjna. Kryj zostaje telefon, że oni się jednak zatrzymali w tym miasteczku. Ma tam przyjechać. On myśli, no dobrze, no to pewnie trzeba załatwić jakieś rzeczy, zanim zaczną kręcić. On przyjeżdża do tego hotelu i, i okazuje się, że czeka na niego wykrywacz kłamstw. Tam go podłączają, potem traktują jak popychadła tą, tą rodzinę u nich w domu, właśnie jak, jak już przyjeżdżają i nagrywają to. A efekt, sam odcinek jest bardzo uproszczony i pokazuje, po prostu w banalny sposób historię o tych latających kulach. Nie uwzględnia przeżyć Krisa, a wśród nich jest jedno, które jest nadzwyczaj pozytywne, ponieważ to spotkanie z tymi świecącymi księżycowymi ludkami uzdrawia go z choroby krona. Nie ma jej już, ona znika. To jest autoimmunologiczna choroba, która jest prawdopodobnie nieuleczalna. Może ją tylko jakby osłabiać, ale ona znika, to jest pozytywny aspekt, ale po tym odcinku następuje wzmożenie represji ze strony środowiska i ono się przede wszystkim właśnie odbija na tych dzieciach. Przede wszystkim one są poddane, bo są w różnym wieku, w różnych płci też jest dziewczynka Emily i oni wszyscy są uznawani za nienormalnych. Ojciec ich, ich rodzina jest uznawana po prostu za, za nienormalną. I yy, dochodzi do nocy, kiedy Chris stwierdza, że on ma tego po prostu dość. To jest noc przed Wielkanocą roku 2012. I on wychodzi do ogrodu i właśnie patrzy w to, w to niebo, do którego sam się zgłaszał o pomoc pięć lat wcześniej i ktoś odpowiedział. Ale nie tak, jak by sobie tego życzył. Ja jestem twardy. Ja nie potrzebuję ludzi w moim życiu, którzy się ze mnie śmieją. Nawet jeżeli to jest rodzina, niech oni mnie porzucą, ale nie mogę znieść widoku moich dzieci. Kończę z tym. I w momencie, kiedy to się dzieje, kładzie się do łóżka i o trzeciej w nocy, wie, bo patrzy na zegarek, kiedy to się przydarza, słyszy potężny męski głos, który mówi, wstań. Wokół niego widzi cieniste postaci, czyli tak jakby niedookreślone, przypominające duchy. Ubiera się i zostaje przez nie wyeskortowany do ogrodu, w tamto miejsce, gdzie spotkał się z trójką tych księżycowych ludków. One tam czekają na niego, z tymi czerwonymi oczami i tak dalej. I wręczają mu w ręce futrzasty kłębek. On go przyjmuje i czuje, że to jest żywe, to jest żyjątko, jakby zwierzę, ale nie ma ani łebka, ani ogonka, ani łapek. Nagle nastrasza futro i on się boi, że go skaleczy, że, że to jest jak jeszcz, zwierz, więc upuszcza to, ten kłęb, kłęb, kłębek. Wtedy jeden z tych księżycowych ludzi mówi: Musisz go wziąć, to jest twoje. I on bierze właśnie. To, tą istotkę i nie wie, co dalej z nią począć. To jest dla niego zupełnie zbijające stropu. Myślę, że dla nas wszystkich tutaj, jak się teraz namyślamy nad tym przypadkiem, i z perspektywy wydaje mi się, że robi coś, co brzmi dość sensownie. Otwiera jedną z bud. Tak jak wspominałem, tam jest wiele bud, bo wiele piesków. Wkłada do tej budy, myśli, będziesz tu bezpieczny. Wtedy uderza go pęd powietrza, jakby taki wicher, tak? Jak. W Biblii uderza proroka, przewraca go na plecy, i on stara się zobaczyć, co się dzieje, i nagle przed sobą, na tle lasu, widzi otwór, otwór w powietrzu, przez który widać ciemność, jak portal, rozdarcie czasoprzestrzeni, i z tego portalu wkracza ogromny byk. To jest metafora. Wielkie zwierzę które idzie na niego. On jest przerażony tym. Ogromny zwierz. Też półprzezroczysty. Jakby gwiazdy przez niego prześwitują, a on <noise> jest w panice. Ale ten zwierz go mija i zostaje sam na sam z istotą, która jest jakby rdzeniem rdzenia. Centrum historii krisa, wokół którego jakby UFO świat się kręci. On nazywa tą istotą po prostu pani. Lady. To jest kobieta. Wygląda jak człowiek. Tylko mniejsza, małej postury. Unosi się nad ziemią, mniej więcej metr nad ziemią. Jest przyodziana w coś, co przypomina strój grecki albo rzymski, jakby w togę, w suknie. Jest przepiękna. Określają jako istotę no, na, najwyższego stopnia urody, u, u, urodziwości. Jest świetlista. Ale jest obiektem stałym, materialnym, nie jest jakby wizją, tak jak był byk, który przed chwilą nad nim przemknął. I dochodzi do rozmowy pomiędzy nim a, a panią. I pani mówi: To jest Twoje brzemię, to jest, musisz to zrobić, musisz informować ludzi o tym, co się dzieje. Zbliżają się ciężkie czasy. To jest twoje zadanie. I od tego momentu wszystkie zjawiska, które się dzieją wokół niego, wśród których zwłaszcza najważniejszymi są te kule światła, tajemnicze kule światła nad jego domem, nad jego okolicą, dają się filmować i dają się pokazywać innym ludziom. I wtedy zaczyna poznawać też osoby, które będą dla tej historii nadzwyczaj znaczące. Zgadza się wystąpić na e, sympozjum ufologicznym. Mimo, że stronił od tego, ponieważ kojarzył to z prześmiewstwem, kojarzył to z ośmieszaniem i cierpieniem jego dzieci. Ale teraz, po spotkaniu z panią, ja mam tutaj jej obraz. On został namalowany przez y, 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 znajomego Chris'a. Dla niego on twierdzi, że twarz była troszkę inna, ale generalnie ten obraz oddaje nastrój powiedzmy pani. To jest mały spodek, który kojarzy mi się z UFO Bilego Mayera. On chyba nigdzie się nie pojawia w opowieściach Chrisa, więc podejrzewam, że to jest licencja poetyka po prostu artysty. Jest byk, jest sowa. On traktuje to poważnie. To, co ona mu powiedziała. Zresztą to jest te, on jest pod ogromnym wrażeniem tego spotkania. On uważa, że pani jest tak potężna, że ona jakby unicestwia byt jednostkowy, że, że będąc w jej świetle, nie można wątpić. To jest też to, co Diana Pasulka określa jako gnostyckie przyjęcie wiedzy. On po prostu wie, że to, co ona mu zleciła, jest ważne, jest prawdziwe, więc zgadza się, żeby pojechać właśnie na, na to sympozjum. I chce opowiedzieć nam o swoim zdarzeniu z panią. I zostaje tam wygwizdany, bo uczestnicy chcą słuchać o Cape, River, Cape Fear River Incident, o incydencie z nadrzeki, o, o kulach światła, o UFO, a nie o Matce Boskiej. Oczywiście, on, nigdy jej tak nie nazywa, nigdy. Ale to się jakby jednoznacznie kojarzy i nie bez powodu, bo osobą, którą spotyka na tym sympozjum jest Dan który mu się przedstawia i mówi: Wiesz, ja mam taką żonę. Ona jest profesorką religioznawstwa. Ona się zajmuje właśnie takimi, takimi sytuacjami, jak tobie się zdarzyło. No i się okazuje, że jest to właśnie Diana Pasulka, która jest jeszcze przed swoją UFO fazą, jeszcze nie wkroczyła mocno w amerykański kosmizm i traktuje to wydarzenie Krisa bardzo w ramach swojej wiedzy, swojej metodologii religijnej. I od razu skojarzenia z Fatimą, z Guadalupe, tak samo, właśnie ten element taki bardzo absurdalny, taki baśniowy tego, tego byka, który gdzieś tam właśnie wyskakuje, jak taki, taka potężna bestia gdzieś z innego wszechświata. No to na przykład. W myśli Diany to jest skojarzenie z bogniami, które były w starożytności, na przykład egipską bognią Hathor, która była prezentowana z rogami rogami krowy bądź byka. I tutaj ujawnia się taki bardzo mocny symbolizm tych, tych właśnie doświadczeń. On ma się tylko bardzo pogłębić, bo. Tu się też pojawia taka, no nie chcę powiedzieć, ciemna strona, ale in, inna strona tej, tej badaczki, która, jak wielokrotnie mówiłem, jest moją ulubioną. Ona podówczas pracuje z Hollywood i jest konsultantką przy horrorach, które dotyczą. Jest taka seria horrorów, które dotyczą opętań. I ona. Myśli, że na, na temat doświadczenia Krisa można zrobić film, po prostu hollywoodzki, i zachęca go do tego wtedy. To jest 2012, przypominam. I dla Krisa to jest po raz kolejny takie, oh no, już brałem udział w jednym odcinku Discovery. Nie, nie, raczej film kinowy to, to bardzo źle brzmi, ale on już poddaje się takiemu wpływowi, właśnie tej swojej. Mistrzyni, znaczy albo władczyni, czyli pani, i czeka co ona na to, w pewnym sensie, na znak. I się okazuje, że właśnie w 2012 zupełnie bez powodu wybucha ogień wewnątrz drzewa na jego, jego posesji. I on to jest nawet nagrane, właśnie jest, jest w internecie nagranie z tego, z tego pożaru. Mówię wewnątrz, ponieważ to wygląda tak, jakby był pień, który w środku Całkiem spruchniał i się zapalił, i sypią się iskry. To się nazywa Burning Tree. Grupa zorganizowana, czy, czy skupiona wokół rodziny Bledcą nazywa to Burning Tree, czyli płonące drzewo, tak jakby, czy gorące drzewo, tak jak był krzew gorający. Dla niego to jest ewidentny znak i to zapalenie jest cudowne, czy, czy nadzwyczajne. Ja mam duże wątpliwości, czy, czy coś takiego nie mogłoby się zdarzyć po prostu przyrodniczo ale on to odbiera w ciągu przyczynowo-skutkowym. To się dzieje, kiedy on się właśnie namyśla nad wzięciem udziału w przedsięwzięciu pasulki i dostaje bardzo silny znak. I w ogóle te, ten, to drzewo staje się też takie święte w pewnym sensie. Oni też tego tak nie nazywają, ale oni się przy tym drzewie spotykają. Oni tam modlą się przy tym drzewie. Oni tam odprawiają różne obrzędy. Mówię, oni bo Chris z przyjaciółmi albo z osobami, które przyjeżdżają do niego po pomoc gdyż następuje kontynuacja jego, jego kontaktu z panią to jest 2013 i to znowu jest noc przed Wielkanocą, czyli to ten katolicki jakby kalendarz jest bardzo istotny w tych, w tych kontaktach i to jest 31 marca 2013. Tym razem nie odbywa się to tam w ogródku u Chrisa, tylko Chris zostanie zabrany do niej. Przelatuje przez sufit swojego pokoju. Pamięta to, widzi to. Tak jak bardzo wielu uprowadzonych opowiada o tym, że zostali przemieszczeni przez obiekty ze stałej materii. Tak jak na przykład w przypadku Alagash pojawiają się tego typu doświadczenia ale on nie zostaje zabrany na jakiś statek, tylko zostaje zabrany na pustynię. To też na religinie. On nie wie, co to za pustynia, ale opowiada w podcastach i w książce też pisze, że ma jakieś takie właśnie przedwiedzę, nie wiadomo skąd, że to jest Utah, że to jest stan Utah. I tutaj oczywiście od razu to kojarzy się z ranczem Skinwalkera, który jest tym jakby hotspotem w Utah, tym miejscem, gdzie zdarza się wszystko co dziwne, jest poddane próbom jakiegoś rygoru naukowego albo paranaukowego od lat 90. po dziś dzień, kiedy trwa właśnie serial realizowany dla, dla stacji History Rancho Skinwalkera. Zresztą w serii pobocznej do tego dojdziemy, właśnie w serii pobocznej tego serialu wystąpił, wystąpił Chris Bledsoe ale on zostaje przetransportowany, przeteleportowany, tak przemieszczony na tą pustynię. I tam właśnie istoty ci, ci ludzie księżycowi księżycowe ludki wprowadzają go w coś w rodzaju takiego takiej szczerby, takiego kanionu bardzo wąskiego. On wchodzi w głąb pomiędzy skalnymi ścian ścianami, i zbliża się do miejsca, gdzie widzi, że coś świeci. Tu te ściany się rozchodzą. Nie pamiętam, czy tam jest sklepienie, czy to jest jaskinia, czy to jest jakby pod otwartym niebem, ale to jest takie jakby poszerzenie tego, tego kanionu, tej szczeliny w skałach. I on widzi bijące światło tam. I ono nie pochodzi z jakiegoś oświetlenia, urządzenia, czy coś w tym stylu, tylko bije od pani, właśnie, która tym razem zasiada na tronie który jest wykuty z tego samego skalnego materiału, z którego jest zbudowany ten kanion, ta, ta szczerba, i tam przede wszystkim no dzieją się jakby dwie rzeczy, które są efektem tego spotkania. Pierwsza rzecz, Chris otrzymuje przesłanie, które brzmi bardzo ezoterycznie i astrologicznie, przy okazji, i nawet bym powiedział paleoastronautycznie, i dotyczy gwiazdy Regulus, na niebie, która w momencie, kiedy ma wznieść się nad widnokrąg bezpośrednio przed oczami Sfinksa, który też jest na pustyni w Egipcie, to wtedy świat ma wkroczyć w nową fazę i ma być odsłonięta nowa wiedza. Być może nowa, stara wiedza. Wtedy ma dojść do jakby shiftu, przemiany. Duchowej ludzkości. Czy być może ten, ten moment ma zainicjować właśnie taką, taką zmianę. Czyli mamy do czynienia z proroctwem, ale nie koniec tego jest jeszcze bardziej niesamowicie, ponieważ właśnie Chris w wyniku tego spotkania odkrywa w sobie możliwość przekazywania mocy pani. I wykorzystywania tej mocy do uzdrawiania. To jest najbardziej kontrowersyjny element jego opowieści, i nim zajmiemy się w drugim odcinku, ale on opowiada o tym, że faktycznie, jakby za pośrednictwem pani, inaczej, pani za jego pośrednictwem, jest w stanie uzdrowić żywe istoty. Tutaj, jakby pierwszym takim przejawem jest uzdrowienie jego pieska, który miał zostać bardzo poważnie zraniony w szyję, mieć wręcz dziurę w szyi, z której tryskała krew. A Chris miał położyć ręce na, na tej ranie, miał odwołać się właśnie, poprosić istoty niebiańskie, istoty kosmiczne. On tego nie, nie klasyfikuje ich, nie, nie wie, kim oni są. O pomoc i ten zwierzak miał właśnie doznać uzdrowienia. I to miał być jeden. Pierwsze z bardzo, bardzo wielu historii, o których on, on właśnie opowiada. I od tego czasu nie wiem, może to już robił też wcześniej, ale w tym momencie to bardzo narosło. On potrafi te kule światła. To jest jego jakby mm, popisowy element jego, jego możliwości. On potrafi je za sprawą jakby swojego kontaktu przywoływać. To znaczy, jeżeli się nastroi w pewien charakterystyczny sposób i wyśle do nich telepatyczny przekaz albo intuicyjny przekaz, to one się pojawiają. Dlatego w poprzednim odcinku nazwałem go przywoływaczem, summoner. I jakkolwiek nie brzmiałoby to no, bombowo, on ma bardzo dużo dowodów, że faktycznie tak się dzieje. On teraz no, na internecie zamieszcza ogromną ilość nagrań, tych latających kul, latających świateł, które pojawiają się jakby na życzenie, na jego prośbę. On nie dość, że jakby wysyła. Prośbę powiedzmy do, do, do tego zjawiska tego fenomenu. On również dziękuje mu za to, że, że się pojawia. I niektóre te nagrania, na przykład, on je zamieszcza na Instagramie, jest ich po prostu dużo i bardzo trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób on miałby je preparować to jest zagadka. I to. Faktycznie jest fascynujące i zapraszam wszystkich Państwa do e, sprawdzenia po prostu go w internecie i zobaczenia jego efektów, bo e, to jest coś, nad czym ja się głowię i zastanawiam. I są dokumentacje jego możliwości. Na przykład. <laughs> W 2023, w styczniu 2023, on opisał swoje doświadczenia właśnie w książce UFO of God i w pewnym sensie też wysadził pseudonimy, wysadził inkognita paru osób, w tym Taylora D., o którym mówiłem w, odcinku, w odcinkach poświęconych dajanie pasulce i przypadkiem Taylora D. się zajmiemy w drugiej części historii Chrisa Blooda ale opisawszy właśnie swoje doświadczenie i swoje umiejętności w tej książce on wzbudził przecież przeogromną ciekawość, bo jeżeli on jest w stanie coś takiego dokonać, no to wniej, że to zrobi przed kamerami. On to robi. Na przykład jest podcast Danego Johnsona i tutaj jest też link do tego podcastu i on przyjeżdża do danego Jonesa razem z swoją córką, z Emily. To też jest jakby podniesienie wiarygodności tej historii, bo ta córka jest z nim i ona jakby wszystko to, co on opowiada, akceptuje. Jakby niczego nie podważa. Oprócz tego, że tam na przykład on mówi, że byłaś wtedy w pokoju, widziałaś, coś się zdarzyło. Ona mówi, nie, wtedy akurat był mój brat, Ryan, ja byłam gdzieś tam. Coś w tym stylu. To też dodaje wiarygodności wręcz. Ale... On nie tylko poszedł do tego podcastu, żeby porozmawiać z danym, tak jakby tutaj usiadł, właśnie Chris i opowiadał o tym, ja umiem przywoływać kule światła. W przeddzień tego nagrania on wziął danego na plażę i przywołał tamte światła. I tak oni wszyscy twierdzą, łącznie z. Osobom, która wyświetla je na ekranie, tam, jakby takim, taki technik, czy reżyser tego, tego podcastu, i pokazują, właśnie co nagrali poprzedniego wieczoru, kiedy razem wybrali się na plażę, żeby on mógł przekonać go, że to się autentycznie dzieje. Więc robi to wrażenie. Tak samo <coughs> wspominałem o ranczu skinwalkera. I wspominałem o tym, że tam. Jest taka grupa badaczy, naukowców. <laughs> Na ile oni są jakby w tym wszystkim skuteczni, no to jakby jest to mieszany worek, mixed bag. Tak? Jest trochę, trochę tam sensownych rzeczy i bardzo, bardzo dużo sensacji. Ale y, telewizja History wymyśliła, że zrobi taką serię poboczną Beyond Skinwalker Ranch. Nie wiem, czy to było w ogóle w polskiej telewizji. I tam dwójka takich y, gostków y, jeden ex-agent CIA. Oni jeżdżą w inne miejsca, które również są takimi punktami zapalnymi różnych paranormalnych zdarzeń. Również na bardzo słynne rancho Broadshow, o którym powiem w odcinku poświęconym tym właśnie tajemniczym paranormalnym ranchom. Ale zrobili również jeden odcinek, który był poświęcony Chrisowi Beco i oni pojechali do niego, tam właśnie do tego Fayetteville i do jego domu i właśnie do jego ogrodu i tam. Tak wygląda ten odcinek. To jest z tego co pamiętam, odcinek ósmy pierwszego sezonu chyba jest tylko jeden sezon. I oni zostali zabrani właśnie na łodzią w to miejsce, gdzie doszło do tego pierwszego incydentu w 2007. Towarzyszy im pułkownik John Alexander, który jest no, taką bardzo kontrowersyjną i bardzo zasłużoną postacią dla UFO polityki. On miał masę różnego rodzaju Wysokich stanowisk w wojsku, jest oficerem, był w Wietnamie i on również zasłynął swoim zainteresowaniem takim paraświatem, który można przełożyć na albo działalność wywiadowczą, albo na wręcz broń. Badaniem ludzkiej aury, energii, takiej powiedziałbym nauką z pogranicza. Nie wiem, czy to można nazwać nauką, czy bardziej próbami odkrycia jakichś tajemnic właśnie takich zbliżonych do, do ezoterycznych czy do okultystycznych przy pomocy jakichś naukowych metod. I on również poznał się z Chrisem Bledsoe i Chris go zabrał właśnie w, w to miejsce i również przywołał właśnie te światła. A w trakcie tego odcinka dwójka prowadzących, dziennikarzy, w parokrotnie, w paru sytuacjach jest świadkiem jak Chris. Te światła yy, przywołuje. I tam nawet, no oczywiście, można powiedzieć, że to jest po prostu ustawka, ale po raz pierwszy za, za kamery pojawiają się albo głosy kamerzystów, albo głos producenta: Ale masz oczy, ale teraz <laughs> zrobiłeś minę, bo oni faktycznie tak twierdzą, że to się dzieje. Nie wiadomo, czym jest to zjawisko. Nie wiadomo, czym są te kule. Padło pytanie w podcaście do danego Jonesa, czy y, są debankerzy, Czy są, y, jest jakby alternatywne, takie przyziemne wyjaśnienie, czym są te kule, dlaczego one się pojawiają, dlaczego wydają się <coughs> reagować na Krisa? Na I raczej nie bardzo. Oprócz y, pojawiających się, ponawiających się y, zastrzeżeń, że. Y, no, po prostu Chris jest nawiedzony. W sensie, że, że to wszystko są demony. To jest działalność demoniczna, która ma mamić tą rodzinę, a wszystkie osoby, które są pod wrażeniem ich opowieści, które to widzą, w to wierzą, są po prostu stracone dla, dla wieczności, stracone dla zbawienia. Pani <laughs> pojawiła się trzeci raz też, o tym właśnie mówi książka. O tym Chris w podcastach mi odpowiada, dlatego że to miało się wydarzyć jego siostrzenicy i jej córce, które zatrzymały się w okolicy i zaczęły tam zajmowały się po prostu psami. Tak jak wspominałem, to jest taka rodzina bardzo zżyta z tymi czworonogami sympatycznymi i właśnie pani miała przeniknąć przez drzwi do domu i tam się zaprezentować, zamanifestować swoją obecność. To miało być związane też z bardzo trudnym, czasem zdrowotnym dla rodziny Bledsoe, dlatego, że właśnie Chris Junior, który został najbardziej pokiereszowany przez to pierwsze wydarzenie i, i który wiele, wiele lat zmagał się w ogóle z zaakceptowaniem tego, co się stało i, i Chris nie pisze tego wprost, ale z tego jak on opisuje jego noce pełne strachu i, i przerażenia. Zastanawiam się, czy jego doświadczenie, przypadkiem, gdyby on opisał je w książce albo opowiedział o nim osobno w podcaście, nie byłoby trochę jak Ying i Yang, podczas gdy te światła na niebie byłyby tą białą stroną, jak białe światło, to nie jestem pewien, czy przypadkiem do niego nie podkradała się właśnie ta ciemność, która się najczęściej manifestuje pod postacią tych bezdennych, czarnych. Oczu wyzierających z szarej, posępnej głowy, zupełnie bezlitosnych stworzeń. Ale chyba Chris, Chris, ojciec, napisałby o tym, gdyby faktycznie coś takiego miejsce. To raczej są moje takie spekulacje dotyczące, wynikające z może już pewnego przeczulenia. Ale Chris zachorował wtedy na jakąś potężną infekcję, z której został z trudem odratowany, i właśnie Chris, ojciec. Hmm, twierdził, że udało się go ocalić dzięki temu, że pani pojawiła się po raz kolejny, że to był jakby znak, że trzeba go ratować. W trakcie odcinka, o którym wspominałem, tego odcinka Beyond Skinwalker Ranch, dokonano eksperymentu medycznego, który miał być niczym nowym dla Chrisa. On opisuje, że był już poddawany tym badaniom w czymś, co on nazywa Monroe Institute. To jest taka grupa osób z jakby bardzo różnego backgroundu, w którym uczestniczy właśnie pułkownik John Alexander, hollywoodzka aktorka, medium, światowej sławy ufolog, być może Żagwalę, pracownicy rządu, ekswojskowi, profesorowie, podcaster, hippie, Brytyjczyk, Argentyńczyk. No ale o czym mówię? Chodzi o. Elektroencefalogram. Wydaje się to jakby bardzo naturalne, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje mózg Chrisa i czy nie ma tam czegoś niespotykanego. To jest też trop, którym podąża immunolog Gary Nolan, który stara się właśnie przy pomocy swojej dziedziny dowiedzieć się, dlaczego niektórzy ludzie są narażeni rodzinnie na syndrom uprowadzeń przez kosmitów czy przypadkiem za to nie odpowiada jakaś biologiczna determinanta. On jej szuka i nawet na, w tych swoich poszukiwaniach ma pewne efekty, ale trudno o nich mówić jako o czymś, co jest bardzo uprawdopodobnione. Powiedziałbym, że jeszcze daleka droga jest do, do, do finiszu, o ile on w ogóle istnieje, ale elektroencefalogram. I właśnie w trakcie tego odcinka jest też pokazane, jak... Chris zostaje podłączony do tego badania, badają mu na głowę tą czapę z czujnikami i doktor medycyny tam neurolog analizuje odczyt, co się dzieje kiedy on przywołuje te kule. Jeszcze raz powtarzam, to wszystko może być ustawka, ale to się wszystko zgadza z tym co się pojawia w książce, co się pojawia w podcastach. Jakby nie widzę sprzeczności. To to wszystko o czym mówi Chris, jak się zachowuje, i co widać na ekranie, współgra. A to, co widać na wykresach, to to, że w momencie, kiedy on jakby wchodzi w kontakt z takimi kulami, jego mózg doznaje takiego stanu flow, jakby takiej, takiej płynności, która jest niecodzienna dla zwykłego śmiertelnika. Bo my u nas cały czas coś się dzieje, reagujemy na, na bodźce, reagujemy na. Światło, reagujemy na głos, za nasz głos, za rozmowę, za słuch odpowiadają inne części mózgu. Staram się myśleć, opowiadając to, żeby nie zacząć nagle patatajować jakiś głupot, więc mój mózg cały czas na wykresie prawdopodobnie by rysował jakieś dinozaury albo w coś w tym stylu. Bo jestem bardzo jakby <tosłupny> Dużo się dzieje po prostu w mojej głowie w tym momencie, a kiedy Chris wchodzi w kontakt z taką kulą, to wedle tych badań, on, jego mózg, aktywność jego mózgu przypomina aktywność buddyjskiego mnicha, który medytuje. I to jest poziom wyciszenia aktywności, który nie jest do osiągnięcia, jeżeli nie trenuje się tego latami. Albo dekadami, a dla osoby, która jest wystawiona na szum naszego zachodniego świata, to może być prawie niemożliwe. I jest to fascynujące. W podcaście danego Jonsa Emily, córka Krisa, dwudziestoparolatka, stwierdziła, że również jej mózg jest badany pod kątem właśnie tej, jakby, innoczynności. I że cała ich rodzina jest poddana tego typu badaniom. I to, to mi się wydaje bardzo sensowne, bo z tego się możemy coś dowiedzieć. Bo na przykład, jeżeli kontakt z panią jest czymś w rodzaju jego podświadomej historii, a to, co się dzieje na niebie, co jest obserwowane przez kamery, przez czujniki, przez sensory, co współgra z tym, jak wycisza się, jak jakby zastyga jego umysł. Być może gdzieś w tych badaniach jest klucz do, do rzeczywistego charakteru tych przeżyć. Odnośnie jeszcze uzdrowień, ale w kontekście zdrowia samego Chrisa, to też nie mogę nie wspomnieć, że. Będąc uzdrowionym z choroby Krona, zachorował na inną autoimmunologiczną paskudną chorobę, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, które znam z doświadczenia i wiem, że jest to bardzo, bardzo ciężki krzyż do dźwigania, i też nie bez powodu, właśnie Diana Pasulka, która była pytana przez Krisa, właśnie dlaczego on, uzyskując zdolność uzdrawiania innych, Otrzymał tak ciężką chorobę, i ona jakby umiejscawiała znowu w kontekście katolickim jego, jego przeżycia, że kojarzyła to ze stygmatami, tak? Że osoba, która jest w szczególnej łasce boskiej, sama cierpi. Jakby ma uszkodzenia takie, jak miał Chrystus na dłoniach, na stopach, krwawi. I podobnie Chris jest cierpiący, ponieważ. Jest obdarzony ciężkim brzemieniem. To jest interpretacja, oczywiście. Ale chciałbym zwrócić państwu uwagę, że w jego historii, ja nawet się zastanawiam, czy nie zacytułować tego odcinka uprowadzenia czy objawienia, ale tu nie ma czy. To jest jakby wszystko w jednym. Pojawia się i postać, która wygląda jak z legend, czy, czy z mitologii greckiej, albo z mm, katolickich figur, pani. Pojawiają się istoty, które mają emblemat kosmiczny. A w to wszystko wkroczą osoby, które twierdzą, że wiedzą, wiedzą dużo więcej o UFO, o kosmitach i w ogóle o tym, jak wszechświat działa. Tym zajmiemy się w drugim odcinku. Ten chciałem skończyć anegdotycznym, trochę wydarzeniem, ale mocno pokazującym jak daleko czasami ten świat, magiczny świat Chrisa Bledsoe jest w stanie wsiąknąć w spiskowo sensacyjny, taki wręcz ekstremalny tembr? Ponieważ jedną z historii, które Chris opowiada, tak w książce jak w podcastach, jest zapoznanie go z badaczką świata paranormalnego, która stara się wychwycić z fal radiowych głosy, nie pochodzące z normalnych nadajników, pochodzące z jakichś tajemnych miejsc, nie wiem, alternatywnej rzeczywistości, nie wiem, ze świata duchów, zajmuje się czymś takim i bada to. I będąc, nie wiem, na ile te urządzenia, te badania są w ogóle miarodajne, nie umiem tego ocenić. Opowiadam historię, którą opowiada Chris. I ona twierdzi, że podczas właśnie jednego z nagrywań takich głosów tajemniczych wyłapała wśród normalnych fal radiowych komunikat UFO Chris UFO Chris i no zafascynowało ją to więc skontaktowała się z kolegami i koleżankami z MUFONu czyli tej organizacji która Chrisa potraktowała pernoga oni skontaktowali ją właśnie z Chrisem i spróbowali zrobić taki eksperyment przy tym gorącym drzewie które jakby się odrodziło. Są zdjęcia, to jest jakby taki pusty pień, ale korona jest zielona i oni tam zaczęli nagrywać na, na jakieś radio, czy, czy jak to tam nazwać, odbiornik. Włapali tam podobno ponad 300 jakichś tajemniczych przekazów, które pochodziły nie wiadomo skąd, wśród których była informacja skierowana do Chrisa Bledsoe. Papież jest w niebezpieczeństwie. Musisz mu pomóc. Nie żartuję. On opowiada właśnie o Zagrożeniu papieża. I on wiedział, że papież Franciszek jest z pielgrzymką w Stanach Zjednoczonych i będzie w Filadelfii. Tam się skontaktował ze swoim znajomym, i ten znajomy, to jest bogata osoba on go tam ściągnął i tam się spotkali właśnie z pułkownikiem Johnem Aleksandrem i tam, kierując się mediumicznymi zdolnościami, jakby wyszukując na odległość zagrożenie, mieli zidentyfikować zamachowca, który chciał wysadzić most, aby zagrozić papieżowi. I podobno takie zagrożenie terrorystyczne faktycznie zaistniało wtedy w Filadelfii i faktycznie zostało zapobiegnięto nieszczęścią, Czy miał na to wpływ jakikolwiek Chris Bledsoe? On w książce pisze, że, że nie wie, czy faktycznie tak było. Ale opowiada o tym, tutaj pojawia się wątek, który też będzie w drugim odcinku ważny, że ten, on przenosi naszego bohatera z tej yy, takiej wiejskiej Ameryki, czy miasteczkowej Ameryki, do takiej globalnej wręcz polityki, gdzie Watykan, CIA, NASA i yy, taki bogaty establishment waszyngtoński się pojawi z pełnym przepychem. Na opowieść o tym zapraszam za tydzień. Dzisiaj już dziękuję i aż muszę odetchnąć po, po tym natłoku dziwności. Nic dziwnego, że po prostu losy, losy dzieciaków z Fatimy stają przed oczami, i wydaje mi się, że ta historia Chrisa ją można faktycznie zaklasyfikować jako współczesne XXI wieczne objawienia. Co z nich wyniknie, zobaczymy. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.